Cześć, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmę się bananem. Chcę sprawdzić, co się z nim dzieje. Prawdopodobnie jest już martwy. Jest to banan, który dotarł do mnie z Wysp Kanaryjskich. Właściwie go przywiózł jeden z moich patronów razem z innymi banankami. Pozostałe bananki mają się super, natomiast ten ma niestety jakieś problemy. Problemy były już od samego początku. Okazało się, że bulwa zaczęła gnić jakiś tydzień czy dwa po posadzeniu, czyli była już czymś prawdopodobnie zakażona. Wyczyściłem to dwukrotnie, wysuszyłem, no i już tam zaczął jakieś korzenie puszczać, puścił parę liści i znowu są problemy. Stał w bardzo ciepłym pomieszczeniu, bo temperatura sięgała około 20 stopni, więc nie można powiedzieć, że było to zimno jak na zimę. No i później w końcowej fazie, jak miał jeszcze 3 liście, został przeniesiony do szklarni. Na niego był bezpośrednio skierowany nadmuch ciepłego powietrza, także miał 20 kilka stopni non-stop. Światło sztuczne, także no tutaj nie można sobie nic zarzucić. Najprawdopodobniej problem czai się w bulwie, no i zaraz mam zamiar to sprawdzić, także wyciągam go z doniczki i zobaczymy, co się dzieje. No i niestety moje przypuszczenia się potwierdziły. Bulwa, pomimo tego, że wypuściła parę korzeni, jest cała miękka i jak ją po prostu, o, popatrzcie, co się dzieje, ona się po prostu rozpada. Banan jest przegnity, rozlatuje się dosłownie w rękach, czyli pomimo tego, że został przeze mnie czyszczony, zgnilizna poszła dalej i zaczęła trawić środek. Może to być jakaś choroba grzybowa, którą już został zaszczepiony w momencie. O, zobaczcie, jak się wszystko rozlatuje. Wszystko po prostu się rozpada. Ja to wszystko wtedy czyściłem, ale pomimo czyszczenia i wysuszenia, gdzie to wyschło do twardego, to wszystko po prostu się rozlatuje, także z tego banana już nic niestety nie będzie. Będę to próbował reklamować, chociaż ciężko po roku coś reklamować, ale z drugiej strony problem jest cały czas, od samego początku jest po prostu problem. Spróbuję zaraz to rozciąć i pokażę Wam, co jest w środku. No i spróbujemy teraz na żywo pokroić banana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Popatrzcie. Wszystko jest zgnite. Nie wiem, czy coś z tego jeszcze w ogóle będzie. No. Zgnite i robaki. Także nic już z tego nie ma. Całkowicie przegnił, nie do uratowania. Popatrzcie. Także strata spora. Wszystko śmierdzi zgnilizną. Jest to podobnie jak w bananie, który właśnie ostatnio też padł z ostatniej dostawy. Bardzo podobna sytuacja. Całkowicie zgnite. Rozetnę jeszcze wzdłuż. Także nic z tego zupełnie nie ma. Zobaczcie. No i tak właśnie wyglądają zwłoki. Także ja będę próbował to też reklamować. Zareklamowałem też poprzedniego banana, który padł w taki sam sposób, tylko w nieco krótszym czasie. Jest to jakaś zgnilizna, która najprawdopodobniej pochodzi albo od rośliny matecznej, albo gdzieś przy odcinaniu narzędzia są zainfekowane i dochodzi do zainfekowania właśnie bulwy. Ja tą bulwę czyściłem dwukrotnie ze zgnilizny, moczyłem ją w preparacie antygrzybiczym, nic to nie dało. Jak weszło w tą bulwę, w ten ziemniak, jak weszły bakterie, no to po prostu one już tam siedzą i będą robić swoje.
No i tu jest właśnie taka przestroga, jak sprowadzacie banany gdzieś skądś z daleka, może dojść do tego typu infekcji i jeżeli sobie ją przeniesiecie na pozostałe banany, to sobie wykończycie wszystkie bananki. Są takie bakterie, które gdy się dostaną do ziemi i przedostaną do innych roślin, no to wykańczają wszystkie banany i bananopochodne rośliny. Także trzeba na to uważać, dlatego dobrze jest przeprowadzać kwarantannę w doniczkach i uważać, żeby ziemia się nie przedostawała między doniczkami, nie używać tej samej ziemi, nie dawać jej na kompost. Z tego co czytałem, te bakterie potrafią w kompoście przetrwać nawet 20 lat i przenoszą się w dżungli czy gdzieś tam w rejonach tropikalnych na butach, na oponach samochodów. Także przenoszenie jest bardzo szybkie i jest bardzo łatwo zainfekować sobie inne rośliny. Dam wam znać, jak wygląda sprawa reklamacji, bo będę to reklamował. No i uważam, że po prostu nie powinno do tego dojść. Rośliny miały certyfikat fitosanitarny, a pomimo tego tak się stało. No oczywiście sprzedawca nie jest w stanie do tego wejść, bo gdzieś z plantacji to bierze. No nie jest w stanie tego sprawdzić na miejscu. Rozwija się choroba później, ale powinien na to zareagować. Także wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bierzcie sobie z tego jakieś nauki, jakiś morał wyciągnijcie, żeby uważać na to, gdzie się kupuje rośliny, skąd się je sprowadza i trzymać je z daleka od pozostałych roślin, przynajmniej przez dłuższy okres czasu. Także wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam do następnego. Cześć i na razie.